Okiem Watch Doga najważniejsze kwestie związane z jawnością, z demokracją, z prawami człowieka. Dzisiaj dwie kwestie, które są ważne. Pierwsza dotyczy doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jakiś czas temu dużo było w mediach informacji o tym, że są nowi doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. A tak naprawdę pytanie zasadnicze, kto jest tym doradcą, jaki to jest zespół doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zapytaliśmy o to, Narodowy Bank Polski stwierdził, że nie możemy wiedzieć, kto jest dokładnie doradcami prezesa Narodowego Banku Polskiego. Złożyliśmy skargę do sądu. Nie udało nam się w pierwszej instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na naszą niekorzyść. Wskazał, że doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego nie pełnią tak zwanych funkcji publicznych, nie mają wpływu na działalność banku, czy też samego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pełnią taką funkcję, bym powiedział, uzupełniającą. Zupełnie się z tym nie zgadzamy. W ogóle systemowy kłopot, już ostatnio o tym opowiadaliśmy wokół Watchdoga o doradcach. To jest systemowy problem, jeżeli chodzi o zatrudnianie doradców w administracji publicznej. Też jakie oni mają, kto to jest tak naprawdę, to jest pierwsze pytanie zawsze. Drugie, jakie jest ich wynagrodzenie związane z tym, jakie mają obowiązki, jakie wykonują zadania. Będziemy ten temat dalej drążyli, na pewno złożymy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo naszym zdaniem nie może być tak, że jest jakieś grupa osób zatrudnianych w administracji, o której tak naprawdę nie możemy się niczego dowiedzieć. Druga kwestia związana z tym, z wyborami i z monitoringiem wyborów. Zapraszamy na szkolenie Fundacji Odpowiedzialnej Polityki, które dotyczy, jak monitorować komitety wyborcze. To jest ważny temat, ze względu na to, że nawet jeżeli dopytujemy o różne kwestie komitety wyborcze, to one po jakimś czasie się rozwiązują. My mieliśmy też taką sprawę, w której ostatecznie udało nam się jej wygrać, ze względu na to, że komitet nie istniał na końcu i w zasadzie już nie było od kogo egzekwować wykonania wniosku o udostępnienie informacji później. Dlatego tak ważne jest systemowe przyglądanie się komitetom wyborczym i czerpanie z wiedzy Fundacji Odpowiedzialnej Polityki. I też związane z wyborami, w przyszłym tygodniu opublikujemy podsumowanie działań związanych z monitorowaniem wykorzystywania zasobów publicznych w kampanii samorządowej. Będzie to przygotowany przez nas raport. Zachęcam do jej lektury. A tak naprawdę jeszcze już niedługo kolejne wybory, w tym wybory prezydenckie, więc ważne, żeby zebrać różne kwestie, które się pojawiły w ostatnich czasie, jeżeli chodzi o wybory, i przygotować się dobrze do monitorowania kolejnych wyborów.